Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, jestem Marcin. 3 albo 4 dni temu Madzia napisała do mnie maila z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu zadań. Wiem, troszkę to trwało, rozwiązuję dopiero teraz, no ale no niestety czasem było różnie. Dobra, zadanie jest następujące. Hej, nie mogę sobie poradzić z zadaniami, liczę na pomoc. Zadanie pierwsze. Napisz zadanie prostej, prostopadłej przechodzącej przez 2 punkty. I napisz zadanie prostej, prostopadłej do prostej i przechodzącej przez punkt P. Z góry dzięki, Madzia. I teraz tak, zaczniemy od zadania drugiego, bo jest ok. Zadanie pierwsze, mam troszkę zastrzeżeń, ale myślę, że też damy radę. Lecimy. Napisz zadanie prostej, prostopadłej do takiej prostej. No i teraz tak, y równa się minus 3x plus 4. I teraz tak, to jest nasza jedna funkcja, ja sobie będę stworzył jakąś inną funkcję, nazwę sobie ją g od x i na samym początku muszę zastanowić, kiedy dwie proste są prostopadłe. Dwie proste są prostopadłe, jeżeli współczynniki kierunkowe są przeciwne i odwrotne. Współczynnik kierunkowy to jest to, co stoi przy x. Skoro tu jest minus trójka, to liczbą przeciwną jest trójka i jeszcze jak odwrócę trójkę, to wyjdzie 1/3. Jasne? Można też znaleźć no, jakieś x plus, oczywiście nie 4, tylko b, bo tego nie znamy, bo ogólnie rzecz biorąc dodanie każdej prostej to jest ax plus b, tak? Czyli to jest jakby nasza ta szukana prosta, ax plus b, ale już wiemy, że a jest 1/3, ok? Dlatego tu dorzucamy plus b, bo b jeszcze nie znamy. Tak, ewentualnie można znaleźć drugi sposób, że minus 3 razy 1/3 ma być minus 1. Faktycznie tutaj wychodzi, tak? Czyli jak pomnożymy te współczynniki kierunkowe, no to wychodzi minus 1. Ja wolę pamiętać, że one są przeciwne i odwrotne, bo szybciej idzie. No i teraz co? I ta prosta prostopadła ma przechodzić przez punkt 2, minus 3. Spoko. Dlaczego? No bo minus 3 to jest współrzędna y-owa. No to ja postawię za g od x, czyli za y minus 3. 1/3 jest oczywiście przepisywana. Zamiast x-a podstawiam sobie nieco inne, jak ta nasza dwójeczkę. Czyli zamiast tego x-a podstawiamy sobie dwójeczkę, no i jeszcze zostaje plus b. Tak? Czyli mamy minus 3 równa się 1/3 razy 2 to jest 2/3 plus b. Odejmiemy sobie 2/3, czyli b równa się minus 3 minus 2/3 to jest minus 3 2/3. Czyli nasza szukana funkcja, ja ją nazwałem g od x, to jest 1/3 x minus 3 2/3. Tak, dobrze podstawiłem, tu ok, pomnożyłem g. Tak, standardowe zadanie i na maturach, i standardowe zadanie, i na sprawdzianach jakichkolwiek, czy też kartkówkach, bo ono się cały czas wszędzie ciągle pojawia. Dobra. Styk. Teraz tak, wracam do zadania pierwszego, bo w tym zadaniu coś mi się nie podoba. A mianowicie, nie podoba mi się to, że tu jest napisz równanie prostej, tego bym najchętniej wywalił. Napisz równanie prostej przechodzącej przez 2 punkty minus 2, 3 i 4 minus 2. Nie ma tego typu zadań, jak napisz równanie prostej, prostopadłej do 2 punktów. No bo zobaczcie, tu mam jeden punkt, tu mam drugi punkt, to co najwyżej mogę wyznaczyć tą prostą. Ale poza tym ta prosta musiała być prostopadła do czegoś. Czyli na przykład do innej prostej, tak? Albo do jakiejś osi, nie wiem, x, y, albo czegokolwiek. A tutaj nie za bardzo. Dlatego też wyznaczę równanie prostej przechodzącej przez te 2 punkty. A żeby to zrobić, to zrobimy tak. To mi już niepotrzebne. Zadanie drugie już żeśmy sobie ogarnęli. I znowu, tak jak pisałem wcześniej, y równa się, może tutaj napiszemy tak, y równa się ax plus b, to jest wzór na wszystkie proste. I teraz zgodnie ze złotą zasadą, jak macie punkt, to trzeba go podstawić, no to go podstawiamy. Czyli zamiast x-a będziemy podstawiać minus 2 i 4, natomiast zamiast y-a będziemy podstawiać 3 i minus 2. Czyli od razu, 3 i minus 2 równa się jest przepisane. Za x-a podstawiamy minus 2 i 4 i dorzucamy a plus b i tworzymy sobie układ równań, który trzeba rozwiązać. Tak, wiem, że jest gotowy wzór na to, żeby to podstawiać i wyliczać i ja wolę w ten sposób, bo po prostu wolę. Czemu jeszcze zrobiłem tak? Bo przecież tu najpierw było a, a później był x, no ale mnożenie jest zamienne. A razy x to jest x razy a, albo inaczej byłoby a razy minus 2, no to jest minus 2a i a razy 4, no to jest 4a, tak? No i teraz możemy zrobić co? No na przykład to razy 2, żeby to było minus 4, czyli mamy tak 6 równa się minus 4a plus 2b
minus 2 równa się 4a plus b. Pstyk, pstyk. No i oczywiście dodajemy, ponieważ tu mamy przeciwne współczynniki. 6 i 2 minus 2 to 4. To się oczywiście kasuje, bo o to chodzi w metodzie przeciwnych współczynników. B plus 2b to jest 3b. Podzielimy to sobie przez 3, a więc wychodzi, że b równa się 4 trzecie. Ok? No i podstawiamy do obojętnie którego dodania, może do tego drugiego. Czyli mamy tak, minus 2 równa się 4 razy a plus 4 trzecie. Oczywiście musimy sobie odjąć to 4 trzecie. Ja zrobię tak, minus 2 to jest minus 6 trzecich i jeszcze minus 4 trzecie to będzie minus 10 trzecich, tak? Równa się 4a. Pomnożymy sobie to przez 1 czwartą, czyli podzielę przez 4, czyli przez to, co stoi przy niewiadomej, ale tu wtedy będziecie ładniej widzieć, że będzie minus 10 trzecich razy 1 czwarta, to mamy minus 10 razy 1 to jest minus 10 i 3 razy 4 to jest 12. Oczywiście to nam się ładnie skróci, że to wyjdzie minus 5 szóstych, czyli nasze równanie to jest ax, czyli minus 5 szóstych x plus b, czyli plus 4 trzecie. Mam nadzieję, że to już kamerka nie zasłania. Jasne? No dziwne wyniki, bo ułamkowe, ale myślę, że wyjdzie, bo jak postawimy minus 2, to mamy tak. Minus z minusem się skasuje, 2 razy 5 to jest 10 szóstych, czyli 5 trzecich plus 4 trzecie to jest 3, pasuje. A jak postawimy czwórkę, to mamy 4 razy 5 to jest 20 szóstych, czyli to będzie minus 10 trzecich plus 4 to jest minus 6 trzecich, czyli minus 2 też pasuje. Takie dość proste, standardowe zadania z funkcji liniowej, ale jeżeli ktoś też takie potrzebuje, no to proszę. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, a ja zmykam do kolejnych zadań. Cześć!